Siemanko, z tej strony Adi. Witam na swoim kanale. Nie wiem, czy mnie widać. Teraz mnie widać. O! Jesteśmy z Kubą na boisku. Zrobimy sobie piłkarski challenge, który dzisiaj w nocy wymyśliłem. I w sumie cały czas mi siedział w głowie. Także zobaczcie sami, o co chodzi. Mamy 4 stacje. I każda z tych stacji będzie służyła nam do przetrenowania innego elementu. Przetrenowania i w tym przypadku wychallenge'owania. Ale zaczniemy sobie od challenge'a, potem sobie przejdziemy do tej części treningowej. Pierwsza stacja, w której będziemy wymieniać podanka, 10 podań na nogę. Druga stacja będzie stacją kerwerową, w której wybierzemy sobie po jednym ćwiczeniu, które będziemy sobie robić 10 sztuk na nogę. Trzecia stacja, robimy po 8 trików dowolnych między tymi grzybkami. I czwarta stacja, stacja freestylerska, robimy po 3 triki dowolne z freestyle football. Dodatkowo, po każdej tej stacji musimy dobiec do tego grzybka, gdzie nasz kolega, nasz partner podaje nam piłę, musimy go obiec szybko i dribblingiem wtedy wracamy do drugiej stacji. Wygrywa ten, kto będzie miał lepszy czas, także zasady proste. Możecie oczywiście sobie tutaj ze swoimi tutaj koleżkami coś takiego urządzać. Jak skończymy challenge'a, to wtedy sobie jeszcze zrobimy to w formie treningowej. Pokażę Wam, jak można sobie to wtedy rozpisać jako trening. Dobra, Kuba miał czas, nie wiem, czy tu będzie widać. 2.29 w każdym razie. Jeszcze w wygasie pewnie to puszczę, także sobie zobaczymy. Dobra, teraz ja jestem po gierce, jak coś, mam kontuzjowanego palca, także alibi gotowe, można zaczynać.
stołek, Kuba. W każdym razie na kątkach, na zmęczeniu zostałem się grany. Ja no żartuję, dobrze było. Dobra, i teraz druga opcja, opcja treningowa. Robimy sobie po 5 obwodów. To co teraz my zrobiliśmy na czas, będzie to jeden obwód. Robimy łącznie 5. Możemy sobie zrobić po 2 sety na przykład. I naprawdę fajne technicznie. Techniczne ćwiczenia przede wszystkim, ale też wydolnościowe, bo tutaj mocno pracujemy cały czas i przy okazji ta technika jest atakowana. I bardzo łatwo można zauważyć tę zależność, że dużo trudniej się robi wszystko, jak nogi zaczynają być troszkę zmęczone.